Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. We vlogu, w którym już wiecie, co będzie się działo pewnie po tytule tego filmu. Jest rano, 9:00, zbieramy się do wyjazdu na koncert w Stanach. Idę umyć włoski. Pokażę Wam, jak to w ogóle będzie wyglądało dzisiaj. Czy będą w ogóle problemy jakieś, bo dzisiaj na dodatek tego wszystkiego jest strajk rolników ogólnopolski i wszędzie wszyscy stoją, w całej Polsce. Próbowałyśmy z mamą się trochę dowiadywać, nawet mama pisała SMS-a tam do kogoś, jak to wygląda tutaj na odcinku obok Pasłęka. No i że niby wszystko ma być jakiś dojazd, ale po prostu spowolniony, więc zobaczymy. O 13:00 najpierw jedziemy pociągiem do Ostródy. A ze Ostródy już wsiadamy w samochód i jedziemy do Gdańska samochodem. Także zobaczycie to razem ze mną, czy dotrzemy na ten koncert. No nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie dotrzeć, bo wyjeżdżamy już o 13:00, około 14:00 będziemy jechać już samochodem, a koncert mamy o godzinie 20:30, więc mamy trochę zapasu. Chciałyśmy iść też jeszcze na zakupy, no ale w razie W po prostu od razu pojedziemy na ten koncert, gdyby były aż takie duże opóźnienia. Teraz idę umyć włoski. Pokażę Wam, czym będę myła włoski, bo będę testować coś fajnego. Mianowicie będę testować sobie tą nową serię od Only Bio i mam tutaj kilka produktów, które wybrałam do dzisiejszego mycia. Wiem, że to nie jest dobry pomysł, aby tak ryzykować przed wyjściem, natomiast ja tak rzadko mam bad hair day, że raczej tutaj nic złego nie powinno się wydarzyć. Poza tym i tak włosy będę nawijać na wałek. Także zobaczymy, jak one się sprawdzą, a ja już zabieram się za mycie. Przy okazji sobie sprawdzimy, jak ręcznik, który dostałam od firmy Hair Glow, odsącza włosy z wody. Jest przeogromny, jak na ręcznik do włosów. Wam powiem. No i zobaczymy. Jest to w ogóle bawełna wafelkowa. Widać to może? Tak, widać. I powiem Wam, że całkiem fajnie odsączyło. Ale czy lepiej niż te moje ukochane ręczniki z Healthy? Tego nie wiem. Na pewno jest grubszy. No i cięższy, to wiadomo. No ale fajnie odsącza włosy z wody. Fajnie. Teraz nakładam to nowe serum z Only Bio. Zobaczmy, jak ono wygląda. Tak wygląda. Aha, ono jest w takiej formie takiego czegoś. Dobra, żeby nie przesadzić. Aha, powiem Wam jeszcze coś ważnego na temat tych produktów, bo jak wcześniej nie przepadaliście za nimi, bo Wam nie pasowały zapachy w tych liniach Only Bio, bo w większości one były bardzo słodkie, tak tutaj już nie musicie się o to martwić, bo te produkty nie pachną słodko, nie pachną intensywnie, pachną bardzo delikatnie, tak bym powiedziała, kosmetycznie, trochę jak takie może nawet perfumy, ale bardzo delikatnie. Nie powinno Wam już teraz to przeszkadzać. Podczas spłukiwania włosów ja czułam bardzo duże wygładzenie i te włosy były przyjemne w dotyku, więc jestem już zachwycona. Zobaczymy, jak będzie, jak je wysuszę. Teraz podczas rozprowadzania serum też z łatwością mogę je rozczesać. Także na razie wszystko idzie na plus. Szampon tak samo pięknie się pienił, dobrze mi domył skórę głowy. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo wszystko dobrze się tutaj rozprowadzało, pieniło i czuję, że ta skóra głowy jest oczyszczana. Zobaczymy jeszcze, co będzie, jak je wysuszę. Ale zanim jeszcze przejdę do suszenia, to sobie zaaplikuję taką odżywkę w sprayu. Jest to odżywka wygładzająca, nawilżająca. I co ona tutaj ma w sobie? Sprawdźmy, gdzie mamy skład. O, mamy tutaj sól morską, algi, lilię tuberozę, imbir, miętę, cedr, piżmo. Ja w ogóle mam współpracę z Only Bio, także niedługo zaczną się pojawiać na Instagramie i na TikToku materiały z tymi produktami, ale czy to będzie już recenzja, tego Wam jeszcze nie powiem, bo nie wiem, czy zdążę dokładnie wszystko przetestować, bo tych produktów jest bardzo, bardzo dużo. Jest ich takich serii, że jest fioletowa na przykład ta odżywka, później jest inny kolor tej odżywki, jest zestaw szampon i odżywka, to chyba w 4 kolorach. No nie wiem, no tych produktów jest 12,
coś takiego, jak nie więcej. Są jeszcze maski różnego rodzaju i w ogóle, także będę potrzebowała na pewno więcej czasu, ale tutaj już macie info z pierwszej ręki. Bardzo szybko, jak wysuszę włosy, to Wam pokażę, jak one wyglądają. Także teraz lecę suszyć włosy, już wszystko jest nałożone i widzimy się za chwilę. No i pokazuję efekt. Może to światło nie jest takie znakomite, ale myślę, że coś tam zobaczycie. Włosy są fajnie wygładzone, ale nie są przeciążone. I w ogóle jak tutaj u góry fajnie to wyszło, bo to są szampony łagodne, idące w kierunku średnim. Ale patrzcie na tą objętość. Szok! Ale dobra, nie mam czasu więcej, idę się szykować, nawijam włosy na wałek i odezwę się do Was już gotowa do wyjścia. Jestem gotowa. Tak, o, się umalowałam, oczka zrobiłam. O dziwo, właśnie różowe, no ale jak koncert w Stanach, no to zobowiązuje. Ale nigdy nie robię sobie takich różowych oczu, bo zawsze robię jakieś tam brązowe, ciemne czy coś. Tu jestem ubrana tak, tutaj mam spodnie takie skórzane. I to jest taki bezrękawnik. Na to zakładam jeszcze kurtkę jeansową i na to jeszcze normalną, zwykłą kurtkę. No bo teraz jakby jadę pociągiem do Ostródy, a później wsiadamy w samochód. Na miejscu nie wiem, jak tam jest, czy tam jest ciepło na tej hali, czy zimno. Wiem, że jest szatnia, więc pewnie kurtki tam zostawimy, no ale tą jeansową kurtkę pewnie wezmę ze sobą. Mamy miejsca siedzące, więc w razie W po prostu tą jeansową zdejmę i będę tylko w tym i będzie wszystko fajnie, pięknie. Ciekawa jestem, jak długo loki wytrzymają. Trochę spryskałam je lakierem, ale z tymi moimi lokami to zawsze wiadomo, jak jest. No i co? I lecimy. Lecę już na pociąg. Żegnam się z Wami stąd i widzimy się już w podróży. Przejechać po prostu. Może tym wąską jakąś drogę. Zaraz się zrobi korek tutaj. Nie wiem, gdzie oni jadą, gdzie mam wyjechać. No raczej za nimi chyba. No bo w prawo to bez sensu, jedziemy na jakieś, to jakieś wiochy. Gdańsk, ale S7 zamknięte, no dobrze, okej. Czyli tam stoją. Tak. No ale to ile ich tam stoi, no? Miło. Tutaj będzie. Który to wyszedł, czy to? Nie, no po co ten pomarańczowy robi, bo nie wiem. Nie wie, gdzie ma jechać, czy ma skręcać, czy co? Nie wiem. No ale skoro policja nic tu nie zastawiła, no to chyba trzeba jechać prosto. No właśnie. No. Jeźdź. Pokazuje mu, no. Się zastanawia. Już teraz jak przejechał... tutaj tak, wiesz, stanęli, ale bez blokady takiej typowej, bo tak naprawdę byśmy nie wjechali, nie? I no. Ale nie wiem, co musieli gdzieś tam jeszcze krążyć, a tak to już, wiesz, jednak wjeżdżamy. Zaraz zablokuje? No co, jak nie wiem. Nie, bo tam jechało coś, dobra. To ludzie stoją. Wolno? Tak. Co, jakieś ulotki ma? Nie wiem. O strajku pewnie. Tego pasłejka drugiego wyjazdu. Tyle świeżości. Zapomniałem. To już tam. Co będziemy teraz stać? Nie rozdają ulotki. Nie wiem. Taki korek jest na ten objazd? Chwileczkę. Objazd jest, ale... Jabłka.
No załóżmy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Miłonek dostałyśmy. Jest podpisany? Nie. Nie wiadomo jaki. Ale jakiś dobry na pewno. No. Dwa miotki. Fajnie. Tak. Bo ja patrzyłam właśnie tu. Jakby, właśnie, nie? Bo ty patrzyłaś tam, nie? Ale to to. Ale tam nikt nie jedzie. O. Ujju, jaki jest trzaskany. Co oni całe dnie robią? Tak mają tutaj stać. A tutaj to ich sporo jest. O, nawet mówią. Ciągników blokuje okolice Urzędu Wojewódzkiego. Z rolnikami spotkał się też wojewoda śląski Marek Wójcik. Moją rolą dzisiaj jest przyjęcie postulatów rolników i myśliwych i przekazanie ich dalej do ministerstwa. Bez nas będziecie na No w sumie się gadać wojewodowie. Kropaczek, a mapa rolniczych blokad jest też na rmf24.pl. Trochę wygląda jak męska. Elegancka? Nie. Takie znowu blu są modne, nie? To jest taki blu, ale... Tak, poproszę. W sumie dojechałyśmy bez większych problemów przez te strajki. Nie było tak strasznie, jak myślałyśmy i jak wszyscy mówili, że w ogóle nie dojedziemy na koncert. Bo jeszcze zeszłyśmy sobie do Fashion House'u popatrzeć na jakieś tam ubranka, ale też nic ciekawego nie było, więc już się zbieramy i jedziemy właśnie do, już pod to miejsce, pod tą Ergo Arenę, ale jeszcze sobie wstąpimy na jakieś tam jedzonko, żeby na spokojnie na pewno znaleźć miejsce, zaparkować, zjeść i jakoś o 18.30 otwierają się bramki, więc koło, żeby tak, żeby około 19.00 już tam być. Tak, to co? No czyli to z pizza. Pieczarek na jednej części. Mhm. Tak, bo na pewno chcesz wszystkim jeszcze. No nie. No weźmy od razu może. Co? No to od razu weźmy. No później to już. Nie, nie będzie za dużo. Trzydziestka, to jest akurat. I kawę czarną. Ja herbatę owocową. A jesteśmy w granatowym ptaku. Dobry sektor mogę nie być. No mało na razie. No przyjdą, przyjdą. Jesteśmy już na trybunach i dostaliśmy w ogóle z mamą takie opaski. Popatrz opaskę. I opaski. I nie wiedziałyśmy, o co z tym chodzi. A to po prostu się będzie paliło. Jak, na jakieś kolorki, jak będzie jakaś piosenka dana. Więc ja jestem ciekawa, jak to będzie działać. W całkiem dobrym miejscu siedzimy. Taki mamy widok stąd. Tam jest scena. Wszystko będziemy tutaj widzieć. Tam jest oczywiście płyta, ale w sumie tak sobie myślę, że jak ci ludzie, co stoją mamo na tej płycie, to oni nie będą aż tak dobrze widzieć w tej sanach jak my na przykład. I tej całej sceny, tam widzę, że są jakieś aranżacje, jakieś tam coś się będzie działo, to my to będziemy bardzo dobrze widzieć, nie? No ludzi trochę jest. Dopytywałam się też pani, jak to jest z tym, że koncert ma się zacząć 20.30, ale jak z tymi spóźnieniami będzie, to powiedziała, że Sanach na próbie powiedziała, że wszyscy mają siedzieć o 20.15 już. No i że kiedyś miał ten koncert, to jak się spóźniła, to maksymalnie jakieś 15 minut, więc raczej wszystko powinno być punktualnie. Także do domu dojedziemy na północ pierwszą, miejmy nadzieję taką.
kupił. Także teraz już tylko czekamy, bo jest 25. Jest 10 minut. Patrzcie, jak tu się wszystko zapełniło. Tak, zawsze, no, ale fajne. To odliczanie, w sensie to odliczanie. Przynajmniej wiadomo kiedy, dokładnie, że na pewno za te 15, a nie, że wiesz. Teraz czekać nie wiadomo ile. Nagrywaj sobie. I nie za siedmioma górami, tylko jednym morzem, Bałtyckim, żyje sobie królewna Zuzanna, która nade wszystko kochała śpiewać i tańczyć. Zabić czoła temu wyzwaniu? No, tak lepiej. Cały dnie. Pokój nie ustawa.
Odcałaj usta, odcałaj te czuły, odcałaj ją. Że chcecie tę cząstkę mnie, o której śpiewałam, bo nic by się nie wydarzyło, gdyby nie wy. I dzisiaj czuję też, że jestem troszkę bardziej odważniejsza. Gdy chcę i w podwodnym świecie zniknąć.
jakże w nim cudownie jest. Lubię pływać w wielkim oceanie, nie ma granic mi. Widzowie, jest druga w nocy. Ja właśnie weszłam do domu. Nie mam już siły opowiedzieć wam, jak było, co było. Mam nadzieję, że jutro będę miała głos, bo boli mnie strasznie gardło i miałam już momenty, że go straciłam, ale że jutro już będzie wszystko git i opowiem wam wszystko, jak było, bo no jak widzicie, jest już późno. Ja jestem wykończona. Widać też po mnie, że jestem zmęczona. Nie mam siły już. Idę się myć i spać. Dobranoc. Dzień dobry, witam was już z rana. Jak słyszycie, mój głos nie jest idealny, ale myślałam, że będzie gorzej. Więc szybko wam tylko teraz dam recenzję z koncertu i kończymy ten film. Powiem wam tak, ja jestem w szoku. Ja po prostu przeżywam to od wczoraj i nie wiem, kiedy przestanę o tym myśleć. Jaki to był świetny koncert. Jaka Sanach jest normalna, ludzka, przecudowna. Ja naprawdę się tego nie spodziewałam. Po pierwsze, to jaki ona ma głos, jak ona zaczęła śpiewać na samym początku, ja po prostu, aż mnie ciary przeszły. I ja nie sądziłam, że można mieć taki głos na żywo. Ona w piosenkach ma przepiękny głos, a na żywo ma dokładnie taki sam, a nawet jeszcze piękniejszy przez to, że to jest właśnie na żywo i może sobie coś tam dodać, coś tam zmienić. Jakieś tam nutki, jakieś zawyżenia, zaniżenia. Przepiękne. Po drugie, cała ta choreografia. Choreografia. To, co ona zrobiła, to w ogóle nie był koncert dla mnie, to było przedstawienie. To wszystko było tak zaplanowane, wszystko było, każda piosenka miała jakiś układ, coś się działo, jakaś aktywność, coś tego. Po trzecie, no, kontakt z publiką. Rozmawiała z nami, słuchała, ktoś tam coś krzyczał, to ona się dopytywała, co tam ktoś krzyczy i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Po czwarte, zagrała chyba wszystkie piosenki, które ja znam. Zagrała wszystkie, naprawdę, no nie wiem, ile było ich z 15, czy nie wiem ile. No naprawdę, i po piąte,
Ten koncert trwał 2,5 godziny, gdzie zazwyczaj takie koncerty trwają 1,5 do 2 godzin. Ja byłam nawet na koncercie, który trwał 15 minut. Tutaj 2,5 godziny bite. Ja o 11:30 dopiero wychodziłam z koncertu, a koncert rozpoczął się 20:45. Także to szok. Oczywiście wróciła na bis, to było fajne. To, co mi się nie spodobało w ludziach, to to, że kiedy ona za pierwszym razem jakby wyszła, pożegnała się, ludzie zaczęli już, a nawet nie, ona jeszcze nie wyszła ze sceny, zaczęła przedstawiać cały swój zespół. To jest kolejny punkt, który ja po prostu mnie aż za serduszko złapało, jak ona zaczęła mówić, przedstawiać każdego dźwiękowca, ludzi z zespołu, dziewczyny, które śpiewały z nią. Każdego z imienia i z nazwiska wymieniała i mówiła, od czego jest i że im dziękuję za to. No i w tym momencie już ludzie zaczęli wychodzić. Straszny, straszny brak szacunku. No nie mogłam na to patrzeć. Jeszcze wiecie, przyciskali się przeze mnie, gdzie ja chciałam siedzieć i oglądać to dalej i słuchać. No bo kurde, no i jak oni wyszli z tej sceny i ludzie już zaczęli faktycznie wychodzić, no to wierni fani zostali i krzyczeli bis. No i ja też jestem tak nauczona, że jeszcze będzie bis. No i faktycznie ona wróciła, zagrała nam jeszcze nową jakąś piosenkę. Zagrała piosenkę w ogóle z H2O. No coś pięknego, w ogóle całe to przedstawienie. Jestem w ogromnym szoku. To też, że ona nie śpiewa z autotunem, bo wtedy, kiedy odciągnęła mikrofon od siebie, to nie było nic słychać, żaden podkład nie leciał i cała sala śpiewała. No mega, po prostu mega, będę przeżywać to bardzo długo. Cieszę się, że nagrałam z tego vloga, że mam taką pamiątkę. Jeśli lubicie Sanach i się zastanawiacie, czy pojechać na koncert, czy warto, to ja Wam mówię, że warto i polecam. A tymczasem będę już lecieć. Muszę zaraz przyjąć pana, który mi zakłada internet w mieszkaniu. Także trzymajcie się. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!